zagrożenie nowotworami na świecie, a potem w Polsce, stosując 10. rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. To oczywiście jest klasyfikacja, która jest niewystarczająca dla hemato-onkologów, ponieważ ona jest topograficzno-morfologiczna, czyli jakby topografia jest ważniejsza niż onkologia i wielu takich nowo odkrytych jednostek chorobowych w tej dziedzinie nie można poprawnie zakodować tej 10. rewizji. Krajowy Rejestr Nowotworów od wielu lat oprócz 10. rewizji stosuje taką klasyfikację dla onkologii dedykowaną ICD-O. W wersji trzeciej ta klasyfikacja została przetłumaczona na język polski i nasi pracownicy, jak otrzymują informacje na temat chłoniaków czy białaczek, to równocześnie z kodowaniem tej 10. rewizji kodują również w klasyfikacji ICD-O3, ale oczywiście pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do rejestru nowotworów kod morfologiczny. I tak w 10. rewizji nowotwory hemato-onkologiczne to są nowotwory z zakresu C81 do C96, poza C96 tutaj do chłoniaków nieziarniczych włączony. C81 to jest chłoniak Hodgkina, potem jest cała lista chłoniaków nieziarniczych zwanych nie Hodgkina, chłoniakami nie Hodgkina. My wiemy, że hemato-onkolodzy przykładają dużą wagę do terminologii, właściwie nie wiemy, jak je nazywać, dlatego że w klasyfikacji to cały czas są nazwane chłoniaki nieziarnicze, potem są złośliwe choroby immunoproliferacyjne, szpiczak mnogi oraz białaczki limfatyczna, szpikowa, monocytowa i inne białaczki. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie rozpoznaje się około 600 tysięcy nowych przypadków chłoniaków. To tutaj jakby ten wykład będzie podzielony na chłoniaki z podziałem na chłoniak Hodgkina i chłoniaki nieziarnicze oraz białaczki. Teraz jakby skupiamy się na chłoniakach, na wszystkich rodzajach chłoniaków. To jest siódmy najczęstszy nowotwór wśród zachorowań na nowotwory. Najwyższe wskaźniki zachorowalności występują w tych krajach, które są zaawansowane ekonomicznie, przede wszystkim w krajach Ameryki Północnej, czyli w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii oraz w północnej i zachodniej Europie. W skali globalnej najwyższe występowanie jest w Izraelu, w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych, w tej właśnie kolejności. Wskaźniki zachorowalności na chłoniaki rosły do połowy lat 90. Teraz nadal rosną, ale to tempo wzrostu jest znacznie mniejsze i w niektórych krajach po wprowadzeniu właśnie tych skutecznych metod umieralność na chłoniaki zaczęła spadać. To jest mapa zachorowalności i umieralności. Widać wyższe wskaźniki w tych krajach, o których wspominałam, natomiast umieralność już nie ma takiego rozkładu. Również jest wysoka w tych krajach, gdzie nie ma oferty leczenia. To są trendy zachorowalności i umieralności w różnych krajach na świecie i tak jak wspomniałam, do początku lat 90. to był gwałtowny wzrost, potem to tempo spadło i umieralność wyraźnie widać w wielu krajach, gdzie coraz nowsze metody leczenia są stosowane, obniża się. Jeśli chodzi o białaczki, to te liczby są porównywalne, trochę niższe, ale porównywalne. Jest około 350 tysięcy nowych zachorowań, około 260 tysięcy zgonów, to jest 11 pod względem częstości zachorowań, a 10 pod względem częstości zgonów wśród chorób nowotworowych. Białaczki i częstość występowania jest podobnie jak w przypadku chłoniaków, również w tych krajach najbardziej zaawansowanych ekonomicznie. Mniejsze różnice w umieralności obserwuje się w przypadku zgonów, natomiast one zdecydowanie są wyższe w tych krajach biedniejszych, podobnie jak w przypadku chłoniaków. I trendy czasowe są trudne do interpretacji, ale za to są stabilne w czasie. I tu są mapy zachorowalności i umieralności, które bardzo są podobne do tych, które pokazywałam w przypadku chłoniaków. Zachorowalność i umieralność wygląda mniej więcej tak. Są niewielkie zmiany w wielu krajach w poziomie zachorowalności. Są trendy obniżające się w umieralności w tych krajach, gdzie jest dobre leczenie. Przechodząc do
koniaków i białaczek ogółem. One są porównywalne, ponad 3000, to są obie płcie razem. Umieralność jest niższa w przypadku koniaków, wyższa w przypadku białaczek. Razem wszystkie liwa zachorowania, wszystkie te choroby to jest około 8500 rocznie i gdzieś około 6000 zgonów rocznie. Wśród... Koniaki i białaczki, tak? Nie. Koniaki to są białaczki, 3000 i 3000 to razem 6400. Także razem mówię koniaki, białaczki, szpicza, to jest około 8000 zgonów. Jeśli popatrzymy na częstość zachorowań zgonów wśród mężczyzn, to widać, że to są choroby rzadkie. Czyli jest koniak choćby na 0,5%, koniaki 2%, białaczki też 2% i w umieralności te odsetki są podobne. U kobiet podobnie, ponieważ jest to nowotwór, który występuje w porównywalnym natężeniu w populacji kobiet i mężczyzn w Polsce. To są trendy umieralności z podziałem na te trzy najważniejsze kategorie. Widać, że w przypadku białaczek umieralność jakby bardzo powoli, można taki trend lekki spadkowy zaobserwować, szczególnie u kobiet. To jest nowotwór, który bardziej występuje w populacji kobiet niż mężczyzn. W przypadku chłoniaków miedziarniczych widzimy wzrost umieralności i białaczki to jest jakby sukces. Jeśli popatrzymy na rozkład w grupach wieku, mamy w przypadku koniaka Hodgkina około 360 zachorowań i zgonów i u mężczyzn i u kobiet i około 100 w przypadku zgonów również w tych dwóch kategoriach płci. Widać, że koniak Hodgkina bardzo często jest rozpoznawany w grupie wieku 20-44 lata, więc zgony wzrastają wraz z wiekiem. To są trendy zachorowań i zachorowalności i umieralności na koniaka Hodgkina. Mamy zachorowalność na podobnym poziomie, spadające w populacji mężczyzn i właściwie nie wiadomo co u kobiet. Natomiast umieralność spada, czyli jest to nowotwór, który przy wyższej zachorowalności widać, że można leczyć i czynniki umieralności również są porównywane u obu płci. Czynniki ryzyka to jest występowanie rodzinne, o tym już pani doktor wspominała. To są infekcje, przede wszystkim karzenie wirusem Epstein-Barr. To są różnego typu obniżenia odporności wynikające z chorób czy przyjmowania leków immunosupresyjnych. Wskaźniki pięcioletnie przeżyć u chorych z rozpoznanych w latach 2000-2002 to jest 77% kobiet i blisko 72% mężczyzn. Płoniaki wnioskie to jest około 1500 u mężczyzn, 1600 przypadków rocznie rozpoznawanych u kobiet. Liczba rośnie wraz z wiekiem. Liczby zgonów są również porównywane, to jest około 800 przypadków obu płci. To jest 2% zarówno zachorowań, jak i zgonów w Polsce. Widać, że zachorowalność na chłoniaki nie Hodgkina rośnie, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Umieralność też rosła w ostatnich latach. Widać jakby trend, który się zmienił, jednak on jest na tyle krótki, że trudno jest cokolwiek wnioskować. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to one są podobne jak w poprzednim typie chłoniaka, to jest immunosupresja, to jest narażenie na różnego typu chemikalia, jak również przebyte chemioterapie w wyniku leczenia innych nowotworów. To jest promieniowanie, na przykład osoby, które przeżyły wybuchy atomowe, mają podwyższone ryzyko zachorowania na chłoniaki. No i jeśli chodzi o rokowania, to w Stanach Zjednoczonych 5-letnie przeżycia są około 60%, w Europie około 48%. Jak popatrzymy na te przeżycia, które zostały oszacowane w kraju, to jest około 48% u kobiet i 42% u mężczyzn. Oczywiście to jest ta kohorta osób zdiagnozowanych w 2002 roku. Jeśli chodzi o białaczki, to mamy jakby trzy podstawowe typy. To jest limfatyczna, białaczka śliwkowa, monocytowa i inne. I te dwa typy są wiodące, to około połowę zachorowań na białaczki stanowi białaczka limfatyczna,
około połowę zgonów, również ta białaczka, 38% jest białaczka szpikowa i blisko połowa zgonów to również jest białaczka szpikowa. Widać, że to jest choroba, która występuje, jest często rozpoznawana u dzieci, ale w wieku dorosłym rośnie wraz z wzrostem, wzrostem wieku. To jest około 1700 przypadków zachorowań u mężczyzn i około 1400 u kobiet i 1500 i 1200 przypadków, jeśli chodzi o zgony. Około 3% zarówno zachorowania, jak i zgony u obu płci. Zachorowalność na białaczki widać rośnie w populacji mężczyzn, ale natomiast i w populacji kobiet. Natomiast jeśli chodzi o umieralność, to ona przez długie lata była na podobnym poziomie i podobnie w płoniakach w ostatnich latach widać jakieś takie światełka nadziei, być może systematyczne wprowadzanie tych nowych metod leczenia tę sytuację poprawi. Czynniki ryzyka wśród białaczek to jest promieniowanie, poza tym praca z niektórymi chemikaliami, to jest przebyta chemioterapia w leczeniu i również innych nowotworów. To są różne zespoły genetyczne, na przykład zespół Downa, które podwyższają ryzyko. To jest również zakażenie wirusem HTLV-1, który odpowiada za rzadką postać białaczki przewlekłej, taki z komórek T. To jest syndrom mieloblastyczny, który przyczynia się do powstania ostrej białaczki szpikowej. No i 5-letnie przeżycia w Stanach Zjednoczonych to jest około 53%. W Europie 5-letnie przeżycia wynoszą około 37%. My mamy nieco niższe, ale nie tak bardzo, 35% u kobiet i 33% u mężczyzn. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że pani doktor tak zmieściła się w czasie, może jakieś pytania są? Jeżeli ja, nie, mamy takie pytania, ja bym może do tego nawiązał. Z tych danych wynika, że jeżeli chodzi o skuteczność leczenia tych schorzeń hematologicznych, tych głównych, które pani doktor przedstawiła, to w Polsce, w porównaniu do innych krajów, to nie jest aż tak źle, jak to rozumiem. Mimo że tutaj, jak wiem, to leczenie jest w znacznym stopniu związane z lekami, to inni lekarze, czyli mówimy o nowoczesnym leczeniu. Jak to ocenić? Dlaczego tak dobrze wypada? Bo ja jestem zdziwiony. Trochę to może tłumaczyć ten wskaźnik, który pokazywałam i tę kohortę pacjentów, która jednak była zdiagnozowana ponad 10 lat temu. Tutaj należałoby się przyjrzeć tym wskaźnikom z ostatnich lat. Bo w ostatnich, bo te najnowsze osiągnięcia, te najlepsze metody leczenia jednak były wdrożone w ostatnich latach, tak? Więc trzeba by sięgnąć, ja tego nie zrobiłam, przepraszam bardzo, z powodu braku czasu, do ostatnich wyników przeżyć, które w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych znacząco się w stosunku do tego, co pokazałam, poprawiły. A w Polsce dopiero przygotowujemy publikację, która pokazuje, czy my zaczęliśmy odstawać, czy nadal jakby te nasze wskaźniki są porównywane.